Dobra, mamy cię, kolego. A niech to szlak. Ech. No to tak się kończy zimowe latanie. Korzystając z okazji, że w moich okolicach krajobraz jesiennego w ciągu jednej nocy zmienił się w iście po prostu zimowy, stwierdziłem, że wykorzysta trzeba tą sytuację, tą okazję i wyjść po prostu z Markiem Piątym troszeczkę polatać. Jakiś czas temu zakupiłem sobie to małe coś. Jest to Rankam Thumb Pro. No, jakoś tak. Postanowiłem sobie wyjść, sprawdzić, jak ta kamera wypada, jak ona działa. No i oczywiście podzielić się z moją opinią z wami. Wszystko zamontowałem, wszystko wyglądało elegancko. Pojechałem w moją, że tak powiem, ulubioną miejscówkę. Wystartowałem, no i po pierwszym, że tak powiem, pakiecie stała się rzecz, której troszeczkę nie przewidziałem. Mianowicie mata do lądowania okazała się zbyt mała. Nie latałem już drugiego pakietu, ponieważ wiedziałem, że muszę go wysuszyć, że muszę ten śnieg z niego cały wytrzepać. No więc odpuściłem temat i, że tak powiem, wróciłem do domu po to, aby go wysuszyć i wyczyścić. Po kilku godzinach, gdzie on spędził w ciepłym miejscu, stwierdziłem, że trzeba dograć te ujęcia, no i wziąć go jeszcze raz przewietrzyć. Wsadziłem kolejny pakiet, wystartowałem, zrobiłem rundę wkoło domu, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Po czym wyleciałem kawałek w pole, a ten sobie postanowił spaść. Nie wiem z ilu metrów, nie kojarzę, nie zwróciłem uwagi, ile to było na GPS-ie, ale tak myślę stricte, że około 30 metrów. No i z tych 30 metrów sobie po prostu spadł. Na szczęście nie leciałem nim nigdzie daleko w polu, leciałem raczej tak blisko, powiedzmy sobie, drogi, więc nie było problemem go znaleźć. Problemem było znaleźć właściciela pola, na który miałem zamiar wejść. Ale i to sobie, że tak powiem, ogarnąłem. Pan się zgodził, nie miał nic przeciwko, powiedział, że mogę bez problemu wejść i sobie tego drona poszukać. No i co? Przyszło mi jeszcze rolników odwiedzać, właścicieli pola, i pytać o zgodę, czy mogę wejść na ich pole w poszukiwaniu Marka Piątego. No cóż. Leżał tam, myślę, dobre 30, jak nie 40 minut. Zabrałem go do domu, rozebrałem, wysuszyłem go porządnie suszarką do włosów i potem podpiąłem baterię, oczywiście poprzez stop smoker, i co się okazało, że on działa, że nie ma żadnego problemu. On działa, odpala i tak dalej, ale w goglach straciłem wizję. I stwierdziłem, że skoro on już tak nie działa, to tak czy siak mogę go rozebrać i zobaczyć, co tam się stało. Więc rozebrałem go, rozebrałem wpierw nadajnik, rozebrałem później kamerę, wyciągnąłem ją z tej obudowy. Wewnętrzna jakby oprawa, która mocuje cały ten układ scalony, tą elektronikę tej kamery, cała ta plastikowa otoczka, ona po prostu pękła. Więc naprawdę ciężko mi uwierzyć, że siła, z którą rąbnął ten dron, była tak duża, żeby wewnątrz ułamać kawałek plastiku w kamerze. Ale już pomijając ten fakt, kamera dalej nie działała. Więc rozebrałem jeszcze raz R-Unita, próbowałem dociec, co tam się wydarzyło. Otóż kabel, który wchodzi w nadajnik, kabel, który wchodzi od kamery do nadajnika, on się po prostu wypiął. On się po prostu wypiął od uderzenia. I naprawdę w to mi było ciężej uwierzyć, jak w to, że w tej kamerze tam coś się ułamało. Dlatego, że ta wtyczka jest mocowana na wcisk. I to taki dosyć, powiedzmy sobie, mocny wcisk. I do tego jest jeszcze przykręcona od góry dwiema śrubkami i dociśnięta. Więc jak? Nie wiem, ale się stało. I tak naprawdę z testów Rankama, że tak powiem, guzik wielki wyszedł.
Na chwilę obecną jestem na etapie składania. Składania pacjenta. Tak więc dla mnie taka lekcja na przyszłość, że jeżeli chcę latać porą zimową, gdzie leży buchta śniegu, no to będę musiał zabierać ze sobą jakąś większą matę do lądowania. Bo wiadomo, że ze startem to nie ma problemu, natomiast z lądowaniem czasem jest ciężko, w momencie, zwłaszcza wtedy, kiedy obniżamy swój lot już pod kątem lądowania i ten śnieg po prostu zaczyna się podrywać i zasłaniać nam totalnie widoczność. I w tym momencie tak naprawdę parkujemy na ślepo. Dlatego też po prostu będę zabierać ze sobą albo jakiś duży koc, albo wielki karton, który będę po prostu wywoził ze sobą w bagażniku. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!